Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Matko Boska, ale tnie, Boże, nie wiem co się dzieje. Witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Moi drodzy, dzisiaj będzie zdecydowanie krótszy odcinek, 25-minutowy, ostatni miał minut 50, także może nie przesadzajmy, co? A tak ogólnie to doszłam, moi drodzy, do wniosku, że mam naprawdę mało czasu na nagrywanie, bo zbliża się sesja, a ja, że tak powiem, jestem upupiona. Więc musimy tutaj jak najszybciej wszystko ogarniać, żeby dzisiaj zrobić jak najwięcej i żeby odcinek nie był nudny. Moi drodzy, dowiedziałam się, co z tym przepisem na potrawkę z jala. Na razie nic kompletnie z tym nie zrobimy, ponieważ potrzebujemy umieć kradzież kieszonkową, gdyż przepis ma kuchcik. Więc na razie nie ma opcji, żebym to ogarnęła, żadnych najmniejszych. Zajmiemy się dzisiaj zadaniami w obozie bandytów. Musimy znaleźć jeszcze 3 piwa dla Toma. Sobie to dosłownie zapisałam. Podrawka z jala, tak jak już wspominałam, to trzeba się nauczyć kradzieży kieszonkowej. Na razie nie umiemy. I chciałabym się dzisiaj nauczyć skórowania. Nie wiem, czy znajdziemy jakieś wilki. Podejrzewam, że chwilowo nie. Na pewno nie. Więc nie będę teraz się starała jakoś bardzo też tego robić. Jednakże, pierwszy zapis gry robimy na tym save'ie. I co? Chodźmy najpierw porozmawiać z Karrasem, ponieważ mogę od niego prawdopodobnie kupić 3 piwa, a raczej zobaczę, czy mogę. A poza tym nie wiem, czy mogę mu powiedzieć, że już znalazłam skrytkę dla Sandry. W sensie jej skrytkę. Widzę, że nie mogę. Ale ty powinieneś mieć piwo. Masz, ja potrzebuję mieć 10. Super, możemy iść w takim razie do Toma, od razu mu to oddać i będziemy mieli jedno zadanie z głowy. Dzisiaj wchodzimy do obozu strażników. Już dawno mogłam to zrobić, jednakże możemy tam przecież pozbierać jeszcze jakieś inne zadania, bo nie wszystko tam zostało zrobione, z większością ludzi nie rozmawiałam, tak naprawdę weszłam tylko porozmawiać z Greensem, więc też to dzisiaj zrobimy i zobaczymy, jak nam pójdzie. No dzisiaj przyspieszony odcinek, ja też dzisiaj pędzę, jak widzicie. Tom, mam dla ciebie piwo. Mam piwo. Świetnie. Nareszcie trochę się napiję. Nie zapomnę ci tej przysługi. A gdybyś kiedyś potrzebował konkretnej informacji o kimś z obozu, wal do mnie jak w dym. A teraz... Dobra, pij. O Boże, drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte, szóste, siódme. Już nie mogę. Oż ty. Naprawdę? Nie mogę się ciebie zapytać nic. Co? Nie teraz. O matko, ale on ma zajebisty dubbing, nie? Ewidentnie się typ schlał. Denerwuje mnie, że nie mogę się go zapytać nic o skrytkę Sandry. Czy tam Sary? Nie, Sandry. Sandry skrytkę? Tak, Sandry. No bo kurde, podbijaj do mnie, ja tam wszystko wiem. Kurwa, gówno wiesz, typie. Nic nie wiesz. W ogóle nic kompletnie. Dobra, dzisiaj, tak jak mówiłam, idziemy do obozu. Myślę tylko, kto by mnie nauczył skórowania. Nie wiem, czy nie Alto przypadkiem, który chce też skórki właśnie ode mnie. Nie. Brago, czy ty coś dla mnie? Nic kompletnie. Dobra, no na razie skórowania się w takim razie raczej tutaj nie nauczę, no nie będę też się tego starała nawet robić. Ramirez, ty chciałeś, żebym ja obudziła Skinnera. No to musimy w takim razie obudzić Skinnera. Mamy tutaj wiele osób, z którymi można porozmawiać. Tutaj jest nawet jakiś kuferek. Myślę, że dobrą sprawą będzie go otworzyć, o ile nie jest na kluczyk. Bez właściwego klucza. Tak sądziłam. Chyba już się próbowałam dobierać do tego kufra i właśnie nic mi z tego nie wyszło. Dobra, pulne jagódki. Jeszcze się tutaj rozejrzymy. O, proszę bardzo, skrzyneczka, zwój i mikstura. Fajny lucik, zajebiście. Tu jest Fortuno i jego skrzyneczka, którą mogę tak po prostu otworzyć. I co, może porozmawiajmy z Fortuno? Witam. Okej, Fortuno na razie nie chce ze mną rozmawiać, to nic złego. Tu jest zwykły strażnik, czyli mnie nie kręcisz w ogóle. Nie będę się tobą chwilowo zajmować. Dobrze, no. Zacznijmy sobie od tej strony. Będzie chyba, myślę, wygodniej, jak się tak przejdziemy. O kurde. Lewo. Prawo, prawo, prawo. O, prawo, 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 prawo,
Prawo. Okej, prawilna skrzynia, w której była bryłka złota. No dobrze, no lepsze to niż nic. Jak widzicie, od razu dzisiaj obóz bandytów wjeżdża na pełnej. Musimy też zagadać do Greensa o to, co musimy zrobić, żeby się dostać do pewnego miejsca. Kolejny kufer, otwarty. 25 sztuk złota. Super. W ogóle nie przypominam sobie tego pomieszczenia. Aha, bo tutaj się rozbudowało, bo to kiedyś było otwarte, a teraz jest tutaj zabudowana kuźnia. Fajna sprawa. Czy tutaj coś jest pochowane między tymi kartonami? Znaczy kartonami, Boże, co ja mówię? Nie było kiedyś czegoś takiego jak karton. Dobra, piła do drewna, to mi niepotrzebne, osełka mi niepotrzebna. Tu jest Huno. On jest chwilowo zajęty, więc wezmę mu skórzany mieszek sprzed twarzy. Witaj. Znowu się spotykamy. Co tym razem sprowadzacie do naszego obozu? Słyszałem o wielu zmianach w waszym obozie. To prawda. Alvaro bardzo wiele zmienił. Aż nie do wiary, ile może wnieść jeden człowiek. Nigdy bym nie pomyślał, że możemy tu żyć jak uczciwi ludzie. Wciąż zajmuję się wyrabianiem broni, ale też mogę cię czegoś nauczyć. Pewnie sztuki kowalskiej. Możesz mnie nauczyć, jak wykuć miecz? Jasne, ale to będzie cię trochę kosztować. Powiedzmy 50 złotych monet. W porządku, ale chwilowo tego nie potrzebujemy. Pod żadnym pozorem. Szczególnie, że raczej mamy dostatek, myślę, pieniędzy. Nie ma z tym większych problemów. Też przy okazji tak też chodzę. Może znajdziemy jakiś sposób na obudzenie Skinnera. Nie byłoby to wcale głupie. Tutaj mamy miksturkę many. Prawdopodobnie jakąś ekstrakt albo eliksir. Ja się nigdy nie znam na nazwach tych eliksirów. Tu jest pol. Nie mogę z polem gadać. No dobrze, skoro nie, no to nie, trudno. Tam na górze już nic nie ogarniemy. Bandyta, bandyta. Tu jest nic ciekawego. No jak widzicie, dzisiaj lecimy. Lecimy totalnie, bo troszeczkę za dużo czasu się opierniczaliśmy w tej grze. Więc no lepiej już tego dłużej nie robić. Podejrzewam, że na tych schodkach można coś znaleźć, ale ja nie będę nawet szukać na razie. Tu może coś być, na przykład skórzany mieszek. Powinnam te mieszki pootwierać, bo ja ich już trochę mam. A w sumie nieotwierane są. Ale dobra, no. Co się odwlecze, to nie uciecze. Lewo, 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 lewo. No, proszę. Lewo, 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 prawo. O kurde. Lewo. Fuck, co ja robię? Lewo, 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 prawo, lewo. Okej. Mieczyk podzręczny. 7 wytrychów. Troszeczkę się zwróciło mi to moje kradnięciem. Bez sensu. Dobrze. Tu jest tu alchemiczny regał na książki. Tu jest kolejny kufer, który jest zamknięty. Ja się już wolę zapisać, bo nie wiem, ile mam tych wytrychów. Jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo rzeczy do grabienia. Jakaś pochodnia jeszcze tutaj. Prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. O kurde. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. O kurde. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. O, wiedziałam, że tak będzie. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Oh, fuck my life. Wiecie co, ja sobie to lepiej zapiszę chyba, bo... Dobra, to było tak. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo chyba. Okej, okay. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Nie, tu też było lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Okej, okay, dobra. 5 bryłek, kamienna tablica, mikstura szybkości. Dobra, no. Nie będę biadolić już. Nie wiem, ile mam wytrychów, w sumie mało ważne. Najwyżej sobie kupimy, stać nas. Spróbuję przeczytać regał na książki, ale wydaje mi się, że bezimienny. A proszę jednak. Czy to oznacza, że ja teraz umiem robić mikstury? No raczej nie, bo to tak nie działa. O, niebieski bez jeszcze tutaj jest.
Dobra, tutaj pamiętam, że powinien być chyba kupiec. Znaczy pamiętam, no, on nas nawet zagadał, ale chyba już jest taka pora, że kupcy sobie dali święty spokój już z czymkolwiek. Tu jest kiełbaska. Mi się to bardzo podoba, że ja mogę te wszystkie kufry obskrobać. Jak tego nie da się otworzyć? Co mnie kłamiecie? No niemożliwe. Osełka, tu jest Hem. Witam. Nic ode mnie nie chcesz, dobrze. Tu jest strażnik, on się ostatnio na mnie wydarł, że nawet nie mam prawa w ogóle myśleć o tym, żeby tam wejść. Wiecie co? Huno miał chyba jakieś łóżko. Nie wiem, tak czy inaczej Fortuno miał łóżko. Więc próbujmy się przespać u Fortuno. I co? I jest jasno. Ludzie wracają na swoje miejsca. Tu jest jeszcze Lenar. No za chwilkę panowie, powoli. Bo mi się wydaje, że tu powinien być kupiec, który mnie zagadał, ale widzę, że go nie ma. To gdzieżby ten kupiec poszedł? Kompletnie nie mam pojęcia. Dobrze, bo tutaj jest kopacz. Czy ty masz jakiś pomysł, jak obudzić Skinnera? Bo on jest mi bardzo potrzebny do dwóch zadań już. Więc może zaraz spróbujemy coś wykminić. Tutaj się jeszcze przejdę. Roślinka lecznicza. No w tej beczce moim zdaniem to powinno coś być, ale kompletnie nic tu... O, proszę. Ach, to jest wejście boczne do tego. Dobra, to za chwilę knajpa. Za moment, bo w knajpie pewnie będzie snaf. O ile dalej tu mieszka, oczywiście. Czy ja mogę... Śpi jak zabity. O, proszę. Co? Ja po prostu usiadam na krześle? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Podejrzewam, że się obudzi, jak znajdę klucz do jego kufra. I spuści mi manto, dobra. Tu jest Lucia, ona dalej tutaj jak widać mieszka. Tu jest Lenar. Kilofik, dwie wody, w porządku. Jeszcze zupka rybna. Dobra, Lenar, co tam u ciebie? Nie mogę z tobą gadać, no trudno. Lucia, też nie mogę z tobą gadać. Dobra, Grins, dokończmy rozmowę w takim razie. Czy powinienem coś wiedzieć o tym miejscu? Tak. Świętym miejscem w naszym obozie jest moja kwatera. Wtargnięcie tam jest traktowane jak najgorsze przestępstwo, więc nie radzę próbować. Mhm. Gdzie jest ta kwatera? Nie musisz tego wiedzieć. Zresztą, gdy się do niej zbliżysz, uprzedzą ci o tym strażnicy. Mhm. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. No na pewno nie. Chcę wejść do obozu nadzorców. Żeby tam wejść, musisz mieć na to moją zgodę. Nie widzę żadnego powodu, żebyś miał się tam szwendać. Może jednak znajdzie się jakiś powód. Na razie nie widzę żadnego. No dobrze, czyli na razie mamy sprawę, jakby można powiedzieć, nieczynną. Emilio. Z tobą nic, tutaj jeszcze jedna osoba siedziała, Finn. Dobra, i tutaj był ktoś? Ortega, witam. Też nie mogę z tobą gadać. A to wcześniej było puste, ja obskrobałam ten kufer chyba. Albo on był zamknięty. Dobra, cholera wie, tutaj też możemy się dostać. W ogóle, moi drodzy, ja już zauważyłam, że już jesteśmy bardzo blisko dzisiejszego odcinka. No ale tak to jest, jak chciałam zrobić 25-minutowy odcinek. Ale no muszę po prostu tak zrobić, bo mam bardzo dużo rzeczy do roboty ze studiów i teraz też mam wolne 1,5 godzinki, dlatego uznałam, że nagram po prostu dla was film. Jeszcze później muszę iść do zoologicznego sklepu po południu i w ogóle na zakupy, także ja mam troszeczkę dzisiaj zawalony dzień. Menzurka. Tu jest Azaria. Jakaś nowa kobita, nie było jej tu wcześniej. Tu jest Grog i Młodlow. Chyba Snaf chce ze mną zagadać, bo się na mnie patrzy. Tak ewidentnie w moją stronę się obraca. O matko, myślałam przez chwilę, że mnie jakiś piorun pieprznął. Tu jest kociołek, rybka, tu nic nie ma? To chyba jakby coś tu było schowane. Wow, zrobiła nam się aż burza. No, może najpierw z Azarią. Co słychać? Nie zawracaj mi głowy. Mam dużo roboty. Snaf ciągle tylko stoi za ladą, a nie nawet myśli się ruszyć. Dobra, Azaria nie chce ze mną gadać. Zanim pogadam ze Snafem, to chcę iść jeszcze na górę. Żebyśmy mieli tutaj wszystko obadane. Tutaj są sami strażnicy. Tu są łóżeczka.
O proszę, łuki, strzały tutaj leżały. Tak szybko podniosłam ten łuk, że nawet nie wiem, co za łuk podniosłam. Podejrzewam, że jakiś kompozytowy czy coś w tym stylu. Kluczyk, a ten klucz to do czego? Może do kufra Skinnera. Teraz trzeba będzie zobaczyć skrzynki, które są zamknięte na kluczyk. I którąś starać się otworzyć. Fajna sprawa. No dobra, nieważne. Ale mamy jakiś klucz. Fajnie. Cześć, Snaf. Witaj, przyjacielu. Znowu odwiedzasz moje skromne progi. Zapewne jak zwykle głodny. Zgadza się. W takim razie spróbuj mojej nowej pieczeni. Zjedz i powiedz, jak ci smakuje. Ja bym tego nie zrobił. O! Znasz jakiś sposób na obudzenie Skinnera? Jest na to tylko jeden skuteczny sposób. Jaki? Oblej go kubłem zimnej wody. Skąd go wezmę? A proszę, chętnie posłucham tych jego wrzasków, jak się budzi. Okej, dzięki wielkie, Snaf. Pieczeń twoją, tak? A to jest jakaś zwykła pieczeń? Pyszna pieczeń przygotowana przez Snafa. O, siła plus jeden i zręczność. Mogę ci powiedzieć, że mi smakowało? Wyśmienita. Tak myślałem. Chcesz więcej? Jasne. Doskonale. Oczywiście. Też tak myślałem. Mam pewien problem i... Dobra, fajnie. O co chodzi? O co chodzi? Głupia sprawa. Mam ciche dni ze swoją kobietą. Coś ją ugryzło i od dwóch dni się do mnie nie odzywa. Mam już tego dość. Możesz z nią pogadać? Mnie już brakło cierpliwości. Jasne. Coś wymyślę. Na imię ma Azaria. Przeważnie kręci się po mojej knajpie. A no kręci się, nawet ją widzę obok siebie. Ty też masz piwo, Młodlow, biały rum. Dobra, na razie nic więcej, nie chcę od ciebie. Azaria, o co ci chodzi? Podobno macie ciche dni ze Snafem. Skąd o tym wiesz? Ten głupiec ci o tym powiedział? I już nigdy się do niego nie odezwę. Ej, ty. No to chyba spierdoliłam sprawę, Snaf. Aha, super. Nie mogę nic... Dobra, fajnie. A ty co robisz? Ona chyba chce mu iść wpierdolić, ale droga nie może dotrzeć. O matko. Szkoda, że na mapie się nie zaznaczają kufry, które są zamknięte. Czy to był ten? Tak. To był ten. Czy Ortega mnie zagada teraz? Nie, masz to kompletnie w dupie, że obrałowałam ten kufer. Dobra. W takim razie możemy zrobić zadanie związane ze Skinnerem. Mamy go oblać zimną wodą. Zajebiście. Coś czuję, że dostanę niezły wpierdol, jak to zrobię. O matko jedyna. Skinner. Okej, wstał. Cholera. Jak śmiałeś oblać mnie wodą? Przysyła mnie Ramirez. Szlak. Czego on znowu chce? Mam ci o czymś przypomnieć. O czym? Nie wiem. Powiedział, że tyle wystarczy. Wiem, o co mu chodzi. Zmiana warty. A tak mi się dobrze spało. Nic, muszę iść. Chociaż czekaj, może ty byś mnie zmienił? Nie mam na to czasu. Niech to szlak. Dobra, idę. Podobno zamawiałeś deski. Tak. Czemu tak długo musiałem na nie czekać? Nie wiem, jestem tylko posłańcem. Dobra, syć mi z oczu. Czy to już... Tak, śpij to już Ramirez. Śpi jak zabity. I co zadanie się zrobiło, że tak powiem? Prośba Ramireza. Skinner ruszył swoje cztery... No jeszcze ciebie mam śpij oblać kurwa zabity. Wodą. Ja pierdyle. Dobra. Okej. Okay. To było oczywiste. Snaf, mogę coś? W sensie nie powiesz nic? Nie. Dobra. Z Azarią spierdoliliśmy też sprawę. Dobra, zróbmy jeszcze to, że pójdziemy do Gustawa. To jest rzecz, którą jeszcze na pewno mogę dzisiaj zrobić na spokojnie. I jeszcze chyba na koniec udamy się nauczyć faktycznie skórowania. Brago, Gustaw. Zaniesione już. Skinner otrzymał swoje deski. Dobrze, teraz zanieśniesz trochę drewna do obozu paladynów. Co takiego? Wybacz, ale skoro już trafiłem na kogoś takiego jak ty, muszę to wykorzystać. Dobra, ale to ostatni kurs. Paladyn André czeka na 5 skrzynek drewna opałowego. Oto one. Dobra, nie przeszkadza mi to, bo i tak w sumie tam idę, bo z tego co pamiętam to właśnie w obozie paladynów. Może mnie ktoś nauczyć skórowania? Nie, na pewno w obozie orków ktoś uczy skórowania i tego jestem pewna na pewno. Ale no, nie zaszkodzi nam się przejść. I tak będziemy przechodzić przez obóz paladynów.
więc mi to tam lotto, że tak troszeczkę to ujmę. No jak widzę, chwilowo nie zrobimy nic większego. Muszę poczytać troszeczkę o tej skrytce Sandry, żeby ruszyć jakoś to zadanie, bo nie do końca wiem, jak to zrobić. Chyba, że po prostu muszę ukraść jej kluczyk, nie? No to wszystko teraz jest chyba uzależnione jednak od tej kradzieży kieszonkowej. Muszę się jej po prostu też nauczyć i będzie też po sprawie wtedy. Tu jest rycerz, Andrzej chyba gada z Martinem. Tak, masz drewno. Przyniosłem drewno opałowe. Doskonale. To drewno od Gustawa? Zgadza się. Brachu, ty to się wszędzie wkręcisz. No. Kto tutaj uczy? Nie wiem. Idę do kanionu, bo tam wiem, przynajmniej mam sprawdzonego nauczyciela, wiem, kto mnie nauczy. Nauczy mnie wam. Także zróbmy to na spokojnie. Wiecie co, zrobię sobie zapis, bo dawno nie zapisywałam, a jakby się jakieś miało wywalić coś, jakieś act isolation czy coś, to lepiej zapisać. Dobrze, też muszę pomyśleć, gdzie my znajdziemy wilki, bo ja troszeczkę już się kręciłam w tym miejscu, jednak więcej jest cerberów niż wilków, ale jest bardzo duża szansa na to, że tak powiem, że znajdziemy wilki gdzieś jeszcze w dolinie. Nie wiem, no skórowanie może się przydać po prostu i tyle. No, no, to już, jak już się uczę, to już się nauczę. Nic więcej raczej oprócz skórowania mi nie będzie potrzebne, także po prostu skórowanko i tyle. Wam, naucz mnie skórowania. Skórowanie gadów, usuń płytki. Ty nie uczysz skórowania wilków, tak po prostu? Okej, moi drodzy, już jestem. Moja mama do mnie dzwoniła. Czemu ty nie uczysz skórowania... Tylko skórowanie gadów? Ty, to kto mnie nauczy skórowania tych? Chyba faktycznie ktoś w obozie paladynów. Aż sobie muszę sprawdzić, wiecie? Popsute zadania, informacje ogólne. Nauka w obozie paladynów. Nie, gówno. Nikt. Oprawianie zwierząt, no pokazuje mi Wama. Zwiększenie siły, many, tutaj nic. Bandyci. Tutaj... O, Logan uczy, dobra, ale Logan, nie wiem, czy on uczy skórowania akurat. Bo tam jest, że ogólnie patroszenia zwierząt może uczyć też czegoś innego. Magów wody, alchemia, mana, monety. Piraci to nic. A to handlarz. Dobra, no to jeszcze do Logana muszę iść w takim razie. I tak wracamy jeszcze do obozu bandytów, także to się na spokojnie zaraz nam unormuje. Nic nie mogę na to poradzić. No i co? No i zobaczymy. Zobaczymy. Zaraz będę musiała i tak kończyć odcinek, ale troszeczkę mi zajęła ta rozmowa z mamą, także... Na spokojnie jeszcze dobiegniemy do Gustawa, mu na pewno donieść, że już odnieśliśmy to drewno. I myślę, że po prostu jeszcze skoczę właśnie do Logana, zobaczyć, czy on mnie nie nauczy. No bo wam uczy tylko skórowanie gadów, a mi chodzi o skórki takie, wiecie, wilcze skóry po prostu, nie? Okej, w tył zwrot, prawie weszłam tam, gdzie nie powinnam. Dobra, na bagno mieliśmy iść. I w stronę obozu. O Jezusie Maryjo. Trochę tego jest, moi drodzy, trochę dużo. Ale no, zobaczymy. Dzisiaj troszeczkę nam się dziennik, nie wiem, czy nam się skurczył. Tak czy inaczej, to raczej nie było nudno, bo przynajmniej przegadaliśmy wszystko i wiemy, że nic chwilowo na przykład nie ma do roboty. Podejrzewam, że muszę zrobić dalej zadanie z kultem Beliara. Albo ruszyć zadanie z tabliczką, które również jest na bagnach, także możemy o tym pomyśleć jeszcze dzisiaj. Jednakże, no, najpierw Gustaw. Witaj, odniosłem już drewno. Dostarczyłem towar. Właśnie odebrałem zamówienie z obozu orków i... Ja już nigdzie nie idę. Hehehe, spokojnie. Tylko żartowałem. Teraz mogę ci nauczyć z wykopiowania drewnianych bali na drewno opałowe lub deski. Dobra, mamy przynajmniej repo. To jest fajna sprawa. Nic więcej nie chcę.
Idziemy jeszcze do Logana i na tym sobie na dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie nudziliście. Troszeczkę było biegania. W sumie udało nam się zrobić 2 questy tylko. Nie, no dobra, 3 prawie można powiedzieć. Obudziliśmy Skinnera, także wow. I mamy przegadanych wszystkich, z którymi mogłam porozmawiać. Także to też jest sprawa dosyć fajna. I zobaczymy, czy Logan mnie nauczy czegoś. Jeżeli nie, no to ja chyba to zadanie po prostu będę miała już gdzieś. Uczysz skórowania. Pazury, zęby. No bez jaj. Nie, dobra, ja się już nawet nie będę produkować. Tom widzę, że poszedł w kaca. Okej, moi drodzy. Sprawdźmy sobie jeszcze tak dziennik. Problem Snafa. Na razie nie ruszymy raczej tego. Prośba Ramireza. No to teraz się Ramirez znowu położył spać. Skrytka Sandry, to muszę sobie ogarnąć. Przepis na potrawkę, to musimy wbić nowy poziom, żeby się nauczyć kradzieży kieszonkowej, bo ona kosztuje 10 punktów, z tego co pamiętam. Mamy też jeszcze arenę w obozie orków, ale na razie to raczej myślę, że to jest sprawa nietykalna, że tak się wyrażę. O, do kolejnego poziomu to jeszcze nam jest bardzo daleko. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Tak czy inaczej, moi drodzy, zbieranie trofeów mam w ogóle uczone niby. Przecież ja nie umiem skórować zwierząt. Chyba, że umiem, a tego nie wiem, bo jeszcze w sumie nie zabiłam żadnego zwierzęcia, z którego wypadałoby futro. A to nie jest tak, że mnie Leo nauczył skórowania? Niemożliwe. Tak czy inaczej, moi drodzy, w ogóle nie założyłam sobie paska ochronnego. Teraz będziemy mieli troszeczkę lepszą sprawę z ochroną. Jeszcze otworzymy te mieszki na koniec. Wytrychy i złoto. I tutaj też złoto. Z tymi tabliczkami nie mogę nic na razie robić. Skóra cieniostwora, skóra dzika. Skąd ja to wzięłam? Nie mam pojęcia, powiem wam. Czarna ruda. Okej, moi drodzy. Dziękuję wam za obejrzenie. Słyszymy się w kolejnym odcinku już w... Już kiedy? Już jutro, o 15. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.